Jeło. Wiesz, co ci powiem? No. Co nie to wyglądało na tego Sepka Pawlacza. Pieruński koksownik. Kręci lody z tym sikorą. Lubił zawsze motory. Do każdego auta mu się oczy śmiały. Pewnie on podprowadził wtedy furę Adama. Na policji mówili, że teraz młodzież non-stop takie wyścigi sobie urządza po dyskotece. A miała farta maduranka, nie? Że w ogóle przeżyła. No. To co? Madury namieszali wam zdrowo na tych trojakach, nie? Ach, ty nie masz pojęcia, co tam się działo. Tatuś o mało zawału nie dostał. Ta madurowa u rodziców szumiała, ten jej mąż czyhał na podwórku u Edzika. Adam jej tłumaczył jak komu dobremu, że owszem, to jest jego auto, ale to nie jest jego wina. To nawet słuchać nie chciała. No ja ci powiem, że ja to jej nawet szczerze współczułam. No przecież córkę ma w szpitalu. Ale to, co oni wyprawiali, to mózg staje. Oj, Jezus Maria, co to tak szarpnęło? Musiałem dodać czadu, bo znowu linka się zwolniła. Maduro o forsę biega. O odszkodowanie. Każdy teraz na ten grosz pazerny. Człowiek człowiekowi nie wierzy. Ach, co ja musiałem śliny napsuć, żeby ludziom w miasteczku tłumaczyć, no bo mnie co rusz, to ktoś za mankiet łapał i nawijał. Co to pana szwagier podobno potrącił madurankę? O Jezu. A ich tu wszyscy znają. No, on ma kiosk na Piłsudskiego, a ta drużniczką kiedyś była. O Jezu, jakaś okropna kobieta, no. Wrzeszczała, groziła, ale Adaś, powiem ci, zachował się, wiesz, tak wszystko na spokojnie im tłumaczył. No, bo miał 100% alibi. On jakieś? Był akurat z tobą w łóżku i robiliście barabara. Co to? On ci tak mówił? Powiedzmy, że zeznał do protokołu. A co, ciebie na policji nie przysłuchiwali, jak wam wtedy było? Co? No co tak głowę odwracasz? Wiesz co, daj żyć, ty przed ciebie patrz, uczepiłeś się mnie. No. A co to? Zrodzonym mężem być w łóżku to nie grzech. No, ale też i nie frajda. Wiesz co, zejdź ze mnie. Ten cały wypadek to nie jest temat do żartów. O, ale zczerwienia? Zenek, ty lepiej patrz jak jedziesz. Takie dziury po tym śniegu, koszyk mi wywróci, że tam mam sernik dla Justki. Już. O, no, wyszedłem na prosto. Ja to tylko mogę Adamowi pozazdrościć, żeby po tylu latach mieć jeszcze ochotę na migdał. No kurczę, no co cię naszło, matko? No wiesz, u nas to... Z tym to nie jest lekko. No co się tak patrzysz? Justka jest nie do życia. No nie do życia. Ciągle ją tylko głowa boli, w szlafroku łazi cały dzień. A jest biedna Justka. Wciąż ta depresja. Żeby tylko to. A co? Nic ci nie gadała? Nie, a co takiego? Wymyśliła sobie, że ma tego, tak tam, no wiesz. Co? Tego ze szczypcami. Co? Nie rozumiem. Co ty mówisz? No, mówiła sobie, że ma jakiś guzek na piersi. Nie chce ani mnie pokazać, ani nigdzie z tym iść, tylko siedzi w chałupie i popłakuje po kątach. Nawet Bartuś już jej nie cieszy. Matko Święta, jeżeli to jest prawda, jeżeli tak jest, to ty musisz być teraz dla niej wyrozumiały, Zenek. No jestem. Jestem mąż, do rany przyłóż. Nawet koszulę sam piorę i małego przewijam. Ale ona coś naprawdę tam ma na tej piersi? Ja tam bzdura. Dziecko piersią karmi, no i coś tam jej się... uwypukliło. No, nie wierzę w takie coś. A ty nie wiedziałaś o tym? Nie. Dawno u niej nie była. Uważaj, Zenek, no, za szybko jedziesz. Zenek, a ty wiesz, że Zyga Pawlacz zbiera podpisy za zlikwidowaniem tej dyskoteki? Tego Teksasu Sroki? O, znalazł się. A co im ta dyskoteka wadzi? Gdzieś się musi młodzież bawić, nie? No ale to przez te wypadki. Wracają z dyskoteki nad ranem, na pici, na narkotykach, a potem lądują na drzewach. No, takie teraz czasy. Nie będą ci patrzeć, to znajdą inne miejsce. A ten Sroka to tylko na tym forsę zgarnia. Wiesz, że on bierze 15 zł za bilet od łebka? No i co z tego? Kto ma to płacić? Co się wszyscy tego Sroki czepiają? U nas jak ktoś tylko wybija się ponad przeciętność jak Sroka, to od razu pałą go w łeb. A co ty tak tego Srokę bronisz? Ani on mi brat, ani swat, ale widzę, co się dzieje. Wiesiek umie zarobić i daje zarobić innym. Mało to on bezrobotnych zatrudnia? Mało? No, ciekawe, to ty nie podpiszesz tej listy? Oho, tyle. Tu się zgina dziób pingwina. Jeszcze na głowę nie upadłem. Mamy założyć z Wieśkiem interes w mojej ekshurtowni, a ja bym go miał dołować? Odpada. A Adaś nam daje jakieś znaki światłami. Już skręcamy pod warsztat. Poczekaj, trzeba wylawirować. Bo u ojca to zawsze zastawione tymi wrakami. Uważaj, Zenek, bo się tu nie wyrobisz. Już, w porządku. Powoli i koniec balu, panno Laro. No, nareszcie. No. Wyskakuj, mała.
Poczekaj, ja tylko wezmę koszyk. No i co, szwagier? Możemy jechać na rajd Bawaria, Monte Carlo, Góra Kalwaria? Daj spokój, strasznie szarpałeś. Luzuj się już, po krzyku. A jak spojrzę na ten mój rzęk, to aż mnie w brzuchu boli. No, odczepiamy linę. No, dobra. Wyciągnij ten klucz z pętli. Już? Ciężko idzie, muszę się położyć. O Jezu, czekaj, Adaś, bo się wyzmarujesz cały. Kurtkę sobie wyzmarujesz, może ja ci pomogę, co? Co ty? Odejdź, Jola. No. Raz. No. I poszło. Weź sobie ten klucz, schowaj. Ciekawe, czy twój stary da radę z takim złomem. To on wszystko potrafi. To rodzinne. Niedawno takiego ci gruchota po wypadku poskładał, że no wygląda jak nówka. No tak, ale ciekawe, ile kasy trzeba będzie na to wyłożyć. Ty wiesz, że jesteśmy na minusie. Co ty? Kajfasze od rodzinki grosza nie biorą. Dokupisz najwyżej części na szrocie i po herbacie. Takie drzwi to dostaniesz i za 300, tylko lakier dojdzie. A co się tak w tego naszego gruchota wpatrujesz, Ola? No wiesz, tyle z nim mamy wspomnień. Pamiętasz, jak wiozłeś tatusia i mnie z Warszawy i się rozkraczył? Musieliśmy go pchać. No pewnie. On już był marnowaty, jak go kupiłeś od Żarczyńskiego. Coś ty, przez 3 lata dobrze chodził. A tak mi teraz potrzebne jak powietrze. Wiosna idzie, budowę trzeba kończyć, roboty w polu. No dobra, to sobie radźcie tutaj. Zenek, a czemu u was okna zasłonięte na głucho? Józka jeszcze śpi? A ja wiem. No, ona się często teraz tak zasłania. No ty patrz, kto tu biegnie do mnie, Kleosia! No patrz, jak mnie poznała czarnulkę. No jak się on nogi ociera. Wiesz, jak ona naszego Bartusia kocha. I śpi, pilnuje go. Ale jaką ty masz teraz ładną siebie. To ja już umierała, no. Ten Starzyński, on wyciągnął starobu. A, Starzyński, ten to wybitny znawca od kocich chorób i damskich zechcianek. No i wiesz, przestań. No, stary, Jolka wezwała go niedawno do chorej krowy. To tak patrzyli sobie długo i czule w oczy. A, no? O, akurat, no. Wiolkę się wgapiał, do krowy nawet nie podszedł. Ale Wiol w końcu wyleczył z tej grudy, nie? Wiesz, zmyśla coś, nie słuchaj go, Zenek. No i co się dziwisz? Na jego miejscu też bym wolał Jolę. No, ty, szwagier, ty mi tu w rodzinie nie mieszaj. Jak to mówią, wątroba nie mięso. Szwagier nie rodzina. Dobra, idziemy do warsztatu. Obgadasz szczegóły z moim starym, a ja jeszcze muszę skoczyć do Sroki, bo tam umówiłem się. No dobra, to poczekaj tam na mnie, Jola. Nigdzie nie łaź po sklepach. Dobra. Kleosia, no co mi tu do koszyczka włazisz? Psik, idź mi stąd. Tam nic dla ciebie nie ma. Nie ma, no chodź, Kiciunia, chodź. Chodź, Kotusiu, prowadź mnie. Co tam u tej twojej pani słychać, co? No chodź, kotku, chodź. Drzwi na dwór uchylone, a co to? Ty, Klościa, nie plącz mi się pod nogami. Otwarte. O, cześć, Justka. O, matko. A co, bo tak ciemno u ciebie? Nic nie widzę. Można jakieś zasłonki odsłonić? Odsłoń. Odsłoń sobie, jak chcesz. Oj. No, proszę bardzo, zaraz weselej. A tu trochę słonka wpadło. Ja to najbardziej lubię słońce w kuchni, wiesz? Ja już niczego nie lubię. Cześć, Justka. Cześć, kochanie. A wiesz, że ty Zenek nas przyholował tym swoim Fordem? Adaś poszedł z nim do warsztatu, a mnie Klosia spotkała po drodze. Oj, a gdzie ona jest? Gdzieś zginęła. Pewnie poszła spać do Bartusia. Tak. Nakarmiłam go, ululałam i tak sobie siedzę. A właściwie to która godzina? Po 11:00. Poczekaj, ja ściągnę tylko kurtkę, dobrze? A gdzie jest mój koszyk? Poczekaj, gdzie ja mam koszyk? Gdzie go postawiłam? A, tutaj mam. Popatrz, mam coś dla ciebie. Specjalność firmy. Mamusia zerniczek upiekła. Patrz, jak porządnie owinęła w pergamin. A tutaj widzisz, popatrz, co ci dziadek dał. Słoik miodu lipowego specjalnie dla ciebie przygotował. I przychował, rozumiesz? Przypilnował, żeby moje dzieciaki go nie zjadły. Ty zobacz, popatrz, jaki, spójrz tylko. Widzę. Ach, zaraz spróbujemy tego serniczka, mamusi, dobrze? Gdzie go położyć? Tutaj? Gdziekolwiek, cały stół zastawiony talerzami. Nie chcę mi się sprzątać, nie mam siły. Widzisz, co tam w zlewie leży? Tak, co to za bałagan, normalka, u mnie też tak zawsze rano wygląda. Dzieciaki, śniadanie, wiesz tam. Czasem się uwijam, żeby się tylko przed Wandą pokazać, bo tato zaraz krzywo patrzy, jak bałagan. No to masz z nią chyba krzyż pański. Ja w takim stanie, jak teraz, to bym nie wytrzymała. Wiesz co? Zaraz tutaj będzie na medal. Zaraz się zabiorę.
Wrzuć te skorupy tam do zlewu. No dobra, poczekaj, zaraz tutaj władzę. Siedź sobie. Wiesz, Jola, naprawiłam się trochę kawy. Kawy? No już się robi, proszę pani. Nastawię wodę. A jak tam mój chrześniak? Ja już się za nim stęskniłam. Nakarmiłam go i tak siadłam i siedzę. Nic mi się nie chce. Już od paru dni szlafroka nie zdejmuję. Ty wiesz co? Wiesz, że ja też mam czasami takie odpływy. I to nie raz, nie dwa. I wiesz, co ja wtedy robię? Ja po prostu na przekór sobie. Wbijam się w jakiś piękny ciuch, najlepszy ciuch, jaki mam. Nawet w domu, przy dzieciach. Maluję się, tapiruję sobie włosy, od razu mi lepiej, wiesz? No to pomaga, naprawdę. Takie babskie. Naprawdę, jak babcie kocham. Ja nie mam siły na takie coś. A widzę, że tu leży sweterek, spódnica. Józka, wejrzę to, załóż. Masz. Tak jak rzuciłam, tak leżą. No to wyskakuj z tego szlafroka. Zaraz inaczej się poczujesz, zobaczysz ty. Ubieraj się, poczekaj, a ja przygotuję kawę w tym czasie. Ten sweterek, to od ciebie dostałam na imieniny. Wiesz, lubię go. A ty widzisz, a ja tak patrzę się, ze skąd ja go znam, jakiś znajomy, bordowy. To teraz najmodniejszy, zakładaj go. Mnie już wszystko jedno, taki kolor czy inny, co mi to pomoże. No i pokaż się. Popatrz, jak schudłam, jak wyglądam. Ta szczepa. Ta spódnica to się nie dopinała, a teraz wisi jak na jakimś kołku. No i bardzo dobrze, co się martwisz, jak modelka, teraz wszyscy się odchudzają. Będziesz jak modelka przy swojej figurze. Ja też schudłam, jak dzieciaka karmiłam. No wiesz, to wtedy to jeszcze było ciemne piwo karmelowe, to ktoś mi poradził, że to dla karmiących matek. No to zaczęłam go pociągać i wtedy przytyłam. No widzisz, jak wyglądasz pięknie, już ci weselej, jak weszłaś w ciuchy. Jola, nie dlatego schudłam, że karmię dzieciaka. Nie gadaj tak. Bo z tego się tyje, ja to wiem. Nie, tam jedni tyją, drudzy chudną. Wiesz, że to wszędzie to mówią i wszędzie piszą, że to jest genetyczne. Znaczy wiesz, że to jest zaprogramowane. Jola, ja mam raka. Justka. Daj żyć, dobrze? Przestań bredzić. Co ci do głowy strzeliło? Jolka, wiem, że ty chcesz mnie rozruszać i... Nic się nie chce rozruszać. Ty myślisz, że ja tego nie rozumiem? Ja to wiem, na pewno. Na pewno wiem. Mam taki guzek koło słódka. Nie, pokażę ci, nie mogę. Ja udaję, że tego nie ma, że to tylko jakiś zły sen. Słuchaj, Justka, posłuchaj mnie. Dopóki tego nie stwierdził onkolog, a oni też się często mylą, często popełniają błędy, to... Ty nie możesz tego wiedzieć. Ale Zdenek nawet słuchać o tym nie chce. Ja to wiem. Artuś jest taki malutki. Agnieszka jeszcze nie odchowana. Taka niesprawna. Nie chcę umierać. Nie mogę teraz. Już, ta, Jezus Maria, no. I chodź do pokoju. Chodź. Ty by mnie ciągnęła. Do Bartosia, chodź. No i chętnie go zobaczę, bo już pewnie dużo większy. Niech długo będzie miał 4 miesiące. Ale słodkoś pani. Patrz, jak smokrze przez ten. Ty, Klausia, jest przy nim. Popatrz, ja. To nie jest go. Grzeńko. Jola. A? Jola, ty. Wiem, jaki jest. Tu przy nim musisz mi coś przyrzec, dobrze? No dobrze, a co ty tak poczyści? Musisz mi przyrzec, że jeśli ja umrę, to weźmiesz go do siebie. Jezus, Justka, co ty wygadujesz? Co ty wygadujesz, no? Ty się wstydziła, wiesz? Ja wiem swoje. Chcę, żebyś tego chowała. Agnieszka zostanie przy ojcu, a ty przysięgnij na twoje dzieci, że tak będzie. Słuchaj, jeżeli to ci jest potrzebne dla twojego spokoju, to dobrze, to ja ci przyrzekam. Ale to jest jedna wielka bzdura, rozumiesz? Kompletna bzdura. Popatrz na to dziecko. Sama jej wychowasz. Sama wychowasz swojego synka, rozumiesz? Oczajnik się zagotował. Patrz, Jola, patrz, jak on mocno śpi. Nic go nie obudzi. Bo jak już na nie wie, że matki mu zabraknie. Jezus, Justka, no kurczę, nawet nie myśl tak, no. Ani przez chwilę. Chodźmy stąd.
Nie wolno ci tak myśleć. Napijemy się kawy, to nam dobrze zrobi. Chodź. Teraz ta kuchnia już trochę podobna do ludzi. No widzisz? Przynajmniej się na coś przydała. Gdzie tu są szklanki? Na górze, w kredensie. Wiesz, Jolka, jakby mi trochę ulżyło. Tylko błagam cię, nic nie mów mojej mamie o tym. No nie powiem, no. Zobaczysz, wszystko będzie dobrze. To tylko naprawdę Juszka zależy od ciebie sama. Dobrze ci gadać. O, widzisz? Kabusia. Jakiś dobry gatunek, to świetny zapach. Wiesz, Jola, dobrze, że wpadłaś. Teraz to jestem taka sama. Zanek wiecznie gdzieś lata, Agnieszka. Po szkole siedzi u dziadków, tylko z Bartusiem gadam. A przeważnie tu płaczę. Słuchaj, przyrzeknij, że nic nie powiesz mojej mamie. Justka, już w porządku. Tylko, że ty też mi musisz coś przyrzec, wiesz? Ja? No. A co takiego? Musisz mi przyrzec, że jeszcze w tym tygodniu pójdziesz do lekarza, dobrze? A. Do pani Marty. Zresztą jak chcesz, to możesz iść do onkologa w Lublinie, bez żadnego skierowania. Nie wiem, czy się odważę. O Jezus Maria, no jak chcesz, to ja pójdę z tobą, tylko mi przyrzeknij, że pójdziesz. Dobrze. No, może pojedziemy. Przyrzekasz? Może. Przyrzekasz? Nie tam żadne może, łapa do góry. Przyrzekasz? Dobra, przyrzekam. No. No to teraz nam się kawa należy. Gdzie jest cukier? No tutaj. Tam, z tej strony. O, na oknie. No, o, matko! Co się tak zagapiłaś? Co tam się dzieje? O, Zosia Teterowa tu zasuwa. O Jezu! Jezu, co takiego? Słuchaj, ja uciekam. Powiesz, że mnie nie ma. Nie, o nie, siedź tutaj. Pamiętaj, że musisz się przełamać. Nie potrafię. Musisz, Juszka. Nie mów, błagam się. Nie mów, co jest ze mną. No. Spoko, ja nic nie powiem. Przygłaś sobie włosy, dobrze? Proszę, otwarte, prosimy. Spokojnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jola jest tutaj. No. Przyciągnęliśmy z Zenkiem tego naszego grata po wypadku. Wie pani, co się u nas stało? Proszę się rozebrać. No tak, tak, słyszałam, Borkowa mi mówiła. A nasze dzieci były w szpitalu u tej Madurówny, ale podobno już z nią lepiej jest. Oj, Bogu dzięki. Prosimy panią na kawę. Proszę. A, chętnie się napiję. A widzę, Jolu, że ty tu czynisz honory domu. No bo u szwagierki czuję się jak u siebie w domu. A ja do ciebie, Justysiu, w sprawie Agnieszki. Proszę siadać, niech pani usiądzie. Ile łyżeczek pani sypać? A jedną i to płaską, bo w szkole już piłam. Dobrze. Słuchaj, Justysiu, wiesz, Agnieszce znów ostatnio pogorszyło się z tą jej dyslekcją. Jakiś czas było już lepiej, ale... Matko Święta, jeszcze i to. Ona tak? No, z Tuśką Wilczewską ćwiczyła. No właśnie, słyszałam coś, ale już podobno od was odeszła. No tak, no bo Zenek splajtował z tą hurtownią. Ona już tam nie miała co robić, no to przesiadywała z Agniechą nad książkami. O, teraz... proszę bardzo, kawę. Justysia, może ten sernik pokroimy od mamy, co? Tak, tak, pokroję ją. A pewnie sernik od Ireny, tak? No, na takie coś, to ja się piszę. No, wy tutaj gadajcie, a ja wszystko przygotuję. To teraz robić z Agnieszką? Ja już nie mam siły. Ale nie przejmuj się tak. Wszystko się da odkręcić. Nasza Martynowa wpadła na idiotyczny pomysł skierowania Agnieszki do szkoły specjalnej, ale ja kategorycznie powiedziałam nie. Ona z tego wyjdzie. To w końcu bardzo ambitna dziewczyna. Ale nienormalna jest. Tylko nie mów, tak proszę cię. Słuchaj, nie tylko ona jedna cierpi na tę przypadłość. W każdej klasie są tacy uczniowie, uwierz mi. I to przynajmniej jeden na klasę. A jej los jest mi szczególnie bliski. Jesteśmy bądź co bądź obie urodzone na trojakach. Pani Zosiu, kochana, panią proszę, niech ją pani ratuje. Justka, posłuchaj mnie. Teraz wszystko zależy w głównej mierze od ciebie. Ode mnie? Ja nic nie mogę. Nic nie mogę. Justka, poczekaj. Zaraz, gdzie jest moja teczka? Okay. O. Tak, zobacz. Coś ci przyniosłam. Słuchaj, tutaj jest taki program dla dyslektyków. Cały zestaw ćwiczeń, widzisz? Wszystko tutaj jest wyłożone, co i jak. Nie interesuje cię to? Interesuje. No, nawet nie spojrzała. Słuchaj, Justka, mnie bardzo na tym zależy. Osobiście walczę z Martynową, żeby Agnieszka chodziła do normalnej szkoły. Ale teraz ty musisz mi z tym pomóc, rozumiesz? Ja mogę. Teraz ja po prostu nie wiem, co mam robić. Ja wiem, słyszałam o tym twoim złym nastroju. Wie pani, co to jest? Ja nie mogę się niczym zająć. Wszystko leci mi z rąk. Nie chce mi się żyć. Do widzenia. Wiesz, co by dobrze zrobiło tobie i Agnieszce? Co takiego? Jakbyście obie ćwiczyły na komputerze.
No, komputer sam w sobie jest już atrakcją dla dzieciaka. No przecież mieliście komputer w firmie, prawda? Tutaj, w tym programie jest wszystko, co trzeba robić z dyslektykami. Słuchasz mnie, Józka? Słucham, słucham. Jolu, gdzie ten sernik? No już, już niosę. A gdzie ty się umywasz, Józka? Idę do Bartka, bo płaczę. Przepraszam. Jolu. No? Ja nie myślałam, że z nią jest też tak źle. Przecież ja nie słyszałam żadnego płaczu, a ty? Ja też nie słyszałam, żeby płakał. Jestem wstrząśnięta. Przecież to nie jest ta sama Justyna. Tak się kiedyś przejmowała tą dyslekcją Agnieszki, tyle wkładała wysiłku, żeby ją z tego wyciągnąć, a teraz? W ogóle jej to nie interesuje. Nawet nie podziękowała mi za ten program. Ja odniosłam wrażenie, że wcale nie chce ze mną o tym rozmawiać. No niestety, tak z nią teraz jest. Jakoś tak zobojętniała na wszystko. Proszę, niech pani skosztuje sobie sernika. Dzięki. Proszę. Pyszny jest. Słuchaj, może to jeszcze jakaś inna sprawa? Może to nie tylko ta depresja? Ja nie wiem, nie wiem nic o żadnej innej sprawie. Proszę. Dzień dobry. O, dzień kogo dobry. Ja widzę. Pełne zaskoczenie, co? A? Też się pana tutaj nie spodziewałam, panie Grzegorzu. Dawno nie widzieliśmy się, pani Jolu. No tak, wpadłam tu. To nie na mój widok pan tak o nie miał. Już mnie pan nie lubi. A tak pana chwaliłam za to udane spotkanie w szkole. Pięknie pan mówił o ochronie środowiska. O, tak, przecież środowisko to, można powiedzieć, mój konik. To może się pan rozbierze, dobrze? Ja zaraz powiem Justynie. A gdzie to pani domu? Poszła na chwilę do dziecka. A ja tak tu wpadłem, bo zajechałem pod warsztat Kajfasza moją Skodą. No, bo mi coś alternator nie ładuje, ale... A tam? Zamknięte na kłódkę. A coś takiego, mój mąż tam był też. No bo jak znam życie, to panowie pewnie poszli na piwo. O. Albo do domu starego Kajfasza. Niech pan poczeka, to oni pewnie zaraz wrócą. Można? Proszę, proszę. Proszę bardzo. A wie pan, w tym lokalu dają świetną kawę. No, właśnie ośmieliłem się wpaść do pani Justyny, bo... No, kiedyś sama mnie zapraszała na kawę. No to zaraz jej powiem, zaraz jej powiem. Justysia, przyszedł pan Starzyński. Podobno go kiedyś zapraszałaś. Słuchaj, daj mu tę kawę i siedź tam z nimi. Błagam cię, ja nie chcę i nie mogę nikogo widzieć. No, siedzę tu przy Bartusiu, zaraz się obudzi, to go nakarmię i przewinę. No ale siostrze, ja, no jak wychodzę z ciebie? Jola, no zrób to dla mnie i ci powiedz, że ja nie mogę, jestem zajęta i Bartek, no błagam cię, no. No dobrze, już dobrze. Józka, przepraszam, ale nie możesz teraz przyjść. Przewija małego akurat. Kazała pana poczęstować kawą. Powiedziała mi, że pan mocno lubi, tak? A, chętnie się napij. A gdzie panie będą oglądały telewizję? Telewizję? A coś się stało w polityce? Tak? Na szczęście nie. Idzie o prawdziwe życie. Jakie? Erotyczne? Patriotyczne. Przecież idzie o Małysza, pani Zosiu. Dzisiaj to już wszyscy chodzą nieprzytomni, bo to otwarcie igrzysk. Wszyscy przylepią się do telewizora. O, proszę bardzo, kawa. Dziękuję. A pani Elo, a jak tam z Holenderką, z krową, co? Pomogły lekarstwa? Tak, już jej te bąble powysychały, ale wie pan, ostatnio to już nie mieliśmy na nic głowy, bo tyle się działo na trojakach. Tak, a co takiego? To pan nic nie wie? Co się działo, pani Jolu? Aj, mamy straszne kłopoty. Wie pan po tym, jak ktoś ukradł samochód męża, którym Edek stryjek Adama pojechał do remizy na wezwanie do ognia. Wiem, słyszałem. No to potworne, no. Ukraść czyjś samochód i omal nie zabić dziewczyny. A właśnie, a co z nią? Bo tak w poważnym stanie była. Leży ze złamanym biodrem w szpitalu, cała w gipsie. A nas policja ciąga znowu. Bo to przecież świat mojego męża. A wiadomo przynajmniej, kto to zrobił? Łapali go? Nie, no skąd? Oni podejrzewają, że był na trochach, bo znaleźli coś tam w tym wraku. No ale wie pan, że nasz sołtys zbiera podpisy, żeby zlikwidować tę dyskotekę? Teksas, tak. Teksas to właściwa nazwa dla tej mordowni. To przerażające, co się teraz dzieje. No jakie to wzorce dla młodzieży? No jak ja mam rozmawiać z uczniami o patriotyzmie, o miłości do ojczyzny? Gdy z tą miłością na ustach politycy zabiegają o wypchanie własnych kieszeni.
A nam zabierają odsetki, a sobie kupują auta służbowe po 250 tysięcy, jak to czytałam. Tak, jak tu mówić o bezinteresowności? Jak dzisiaj najlepiej funkcjonują ludzie pozbawieni skrupułów. Choćby ta straszna afera z tym pogotowiem. No właśnie, ale to trzeba teraz też widzieć takich ludzi jak nasza doktor Półtorak. No i Jolu, przecież weź pod uwagę, że młodych teraz nie biorą przykłady czyjejś uczciwości, tylko ich stan posiadania. No i jak ja mam przekonać uczniów, że muszą się uczyć, czekać, latami pracować, żeby zdobyć zawód, pozycję i tak dalej, kiedy no, mamy ponad 3 miliony bezrobotnych, ręce opadają, ludzie. A, ale muzyczka gra, w telewizji nieustający karnawał. No, a właśnie, panie Grzegorzu, nie przyjdzie pan do nas na ostatkową zabawę, do to, naszej szkoły? To już ostatki? No, najbliższy wtorek. No dobrze, chętnie, ale pod warunkiem, że pani również będzie, panie Jolu. A? No nie, my nie mamy teraz środków na takie zabawy. Adaś kończy dom i ten wypadek, reparacja samochodu. To jest... Nie, no może jednak. Słuchajcie, to wy się tutaj dogadujcie, a ja już lecę. Jolu, bo Łukasz tam na mnie czeka przed szkołą. Aha. Ja zostawiam tutaj ten program, dobrze? Aha. Może jakoś Justkę przekonasz, proszę. Pozwoli pani, podam płaszczek. A, dziękuję bardzo. Ja jeszcze... Chwilę poczekam. No to do widzenia, jak ktoś będzie w warsztacie, to ja pomacham panu przez okno. Dobrze. Pa, pa, Jolu. Pa, do widzenia. Oj, co ona tak nagle wyskoczyła? Ale się zabezpieczyła, ma nas obserwować przez okno. Przyjdziesz na te ostatki, co? Nie, Jolu. No skąd? Adaś się nigdzie nie ruszy, wieczorami się wlepia w telewizor. A ja... Czy ja się kiedyś doczekam twojej wizyty u mnie? Panie Grzegorzu, co mnie pan tak ciągle podrywa, co? No ja na to nie pójdę. Ja mam dzieci, dom, męża, ja jestem szczęśliwa. Ja po prostu nie mam ochoty na żaden jakiś tam skok w bok. Pewnie. Od skoków jest Adam mały. A. O, pan doktor! No. Ej, dobrze, że pana widzę. Dzień dobry. Ale dobrze, że pana zatrzymała, Sielu, bo chciałem porozmawiać. Ja zatrzymałam? No, że Zosia mi mówiła. No, to warsztat już pewno czynny. A co pan się tak nagle zerwał? Wystraszyłem pana? Nie, skąd? Czekałem tu na Kajfasza, a jak czynny? No, już lecę. A chwileczkę, zdąży pana. A ja chciałem pogadać o krowie. Prawda, Jolu, że pan doktor bardzo jej pomógł? No, mam, prawda, już gadaliśmy o tym. A pan doktor czekał, bo was nie było. Krowie poprawiło się już po tej pana maści. No, to cieszę się. No, gonię do warsztatu. Czyli i tak bez kurtki? A właśnie. Rzeczywiście. No. Chyba pana nie wystraszyłem. A skąd, nie? Wpadłem do warsztatu, tam z alternatorem coś jest nie tak. Pan doktor czekał, aż otworzą warsztat, no, nie żadaś? No, ponieważ pana siostra kiedyś zaprosiła mnie na kawę, kiedy bym miał być u jej teścia, to skorzystałem z okazji. Panie Adamie, no w razie kłopotów z inwentarzem to jestem zawsze do dyspozycji. Mamy wspólne hasło. Wchodzimy do Unii ze zdrowym stadem. Ale z małymi pieniędzmi. Bo jak mamy dostać tylko 1/4 tego, co zagraniczni farmerzy, to... Ale jeśli nie wejdziemy, to nie dostaniemy niczego. Chyba lepszy rubel w garści niż gołąb na dachu. To do widzenia państwu. Dzięki za kawę. Do widzenia. Do widzenia. Co? Coś tak gapisz? A umówiłaś się tu z nim? Tak, umówiłam się. Wiesz co, ty masz pomysły naprawdę. A gdzie Justka? Przy Bartusiu. Ona jest naprawdę bardzo marna, słuchaj. Ta depresja się tak nasiliła. No ciekawe. Gdzie ty tam i on? Jakieś dziwne zbiegi okoliczności, nie uważasz? Adaś, przestań. Tak się akurat złożyło. Kiedyś kotkę jej leczył, ja wpadłam akurat do Justki. O co ty mnie podejrzewasz? Ty się w łeb stuknij, wiesz? Spokojnie, no czemu się tak wkurzasz? No bo mi nie wierzysz, wkurza mnie to. Poszli już? Chodź, sami swoi są. To całe szczęście. O, Adaś. Cześć, Justka. No co taka smutna mina? Rozmóż się. Już łatwo powiedzieć. Był to 2113 odcinek powieści radiowej W jezioranach.